Ostatnio głośno było o tym, że Lewandowscy planują ponoć na stałe osiąść w Hiszpanii. Na ten moment usportowiony duet wciąż jeszcze jednak dzieli życie między Polskę a Niemcy. Wiecznie żyjącą na walizkach parę regularnie można więc spotkać nie tylko w Monachium, w którym na co dzień trenuje Robert, ale i w Warszawie, gdzie Ania ma swoje healthy center. Niekiedy zdarza się, że Ann pomyka po stołecznych ulicach bez męża u boku. Tak właśnie było ostatnio, gdy to przyuważono ją na ulicy Brackiej. Tym razem lewą widziano w towarzystwie dwóch koleżanek. Panie wybrały się do ulubionego domu handlowego gwiazd Witkaca. I nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że podekscytowana wizją luksusowych zakupów lewa, swojego wartego 1 000 000 złotych Mercedesa, zaparkowała na miejscu dla niepełnosprawnych. Co ciekawe, to nie pierwszy raz, gdy milionerka postanawia udowodnić, że przepisy ruchu drogowego ma w głębokim poważaniu. Thank you.